I kontynuujemy dalej rozgrywkę w Rimworld, ojejku, ale się zakręciłem. No, termit tutaj prawdopodobnie niestety nam umrze. Nie jesteśmy w stanie go należycie leczyć. Nie mamy leków, ani tym bardziej funduszy na zakupienie jakichkolwiek leków. Bardzo niedobrze. Zobaczmy, czym ten termit się zajmuje. Gotowaniem. To nas mocno zaboli. Teoretycznie może udałoby nam się zebrać odpowiednią ilość leków, ale chyba już nie zdążymy. Dobra, questów na razie nie będziemy wypełniać. Painstopper i duża rzeźba mistrzowska. No nie, niestety nie mamy póki co możliwości tworzenia karawan, więc jakiekolwiek wyprawy czy wykonywanie questów jest praktycznie dla nas obecnie niemożliwe. Dobra, zajmijmy się leczeniem termita. Niestety no, nie mamy ani medykamentów, ani też żadnego dobrego medyka, więc no to leczenie raczej za dobrze się nie skończy. No ale cóż, musimy kontynuować. Colonies needs treatment. No, brio. No naprawdę musiałby się chyba jakiś cud wydarzyć, żeby udało nam się go uleczyć. Immunity 46, 50 infekcja, 46, 54 infekcja. Teoretycznie, gdybyśmy super apteczki mu podali, to tak, może udałoby się tą infekcję zatrzymać, ale no na pewno tych super apteczek nie kupimy, a tym bardziej przy naszym szczęściu to na pewno żaden tutaj kupiec w najbliższym okresie się nie pojawi. Dobra, czy zbieramy korzenie lecznicze? Tu mamy jeszcze kilka do zebrania. No i też jagód trochę zbierzmy. Dadzą się. O, tu mamy komponenty. Świetnie. Na dalszym etapie rozgrywki będą bardzo potrzebne. Ok, medical emergency. Termit, odpoczywaj. Zmieńmy to łóżko na medyczne. Brio, zajmij się leczeniem. Dobra. Właśnie, zobaczmy, czy ktoś jest w stanie te medykamenty przygotowywać. Nie, tylko termit. Ok. Zobaczmy, może mu się uda, ale nie sądzę. No właśnie, o tym mówiłem. On nawet nie ma siły się poruszać, a co dopiero o przygotowaniu leków. Bardzo niedobrze. Okej, no niestety termit zmarł w wyniku infekcji. Wybudujemy mu należyty sarkofag. Niestety nie jesteśmy w stanie nic innego na to poradzić. A nawet do tej pory jeszcze sarkofagów nie możemy budować. Tak więc niestety, ale będzie musiał odpocząć w zwykłym grobie. No i bardzo bolesna to strata niestety. Bardzo dużo rzeczy nam tutaj ogarniał. No cóż, przykro,
ale musimy kontynuować dalej. Ok, i mamy kolejny napad. Chyba atakują od razu. Jakaś dzika kaczka nas tu będzie atakować. Nie, szykuje się do ataku. Okej, okay, trafienie, świetnie. Tak, Brionie, strzelaj po skałach, tylko w naszych wrogów. Okej, okay, chyba zostaliśmy zauważeni. No. Bardzo niedobrze. A, zostało nam dwóch łuczników, o kurde, ale lipa. No ciekawe, czy nie zakończymy tej serii, zanim jeszcze na dobre się nie rozkręciła. Czemu się wycofała? To ciekawe. Dziwne, że się wycofuje. Chyba się nie uda. No nie. Dobra, uratujmy Brio. No i ponownie atakuje. Mamy kolejny poziom w strzelectwie, świetnie. Okej. Okay. Ciągle podwójemy. Bardzo kiepsko. Okej, okay. Trafiliśmy. Świetnie. Dobra, uratujmy Brio. No kurde, nie interesuje mnie to, że musisz się zżygać. Uratuj Brio po prostu. No to nie jest takie skomplikowane. Dobra. Może coś z tego będzie. Dramat. Jeszcze położę ją do łóżka z tym trupem. Po prostu świetnie. O! Kapsuły transportowe się rozbiły. Zobaczmy, co tam w nich. Okej. Chyba go uratujemy. A, kurde. Gdzie on jest? No i teraz to jeszcze mi zginął. A tu jest. Ok. Dobra. Ok. Zobaczmy, czy uda się go uratować.
No może, może. Zobaczymy. Brio. No, siniaki ma, spoko. Powinien przeżyć. No. Już się porusza, świetnie. Nie mamy pożywienia. Co też nie jest dobre. Wyekwipujmy łuk. Rogabra. O matko, jak daleko. Dobra, niech go opatrzy. Może przeżyje. Tutaj już ustawmy normalne łóżko. I zobaczmy, na co by tam zapolować. Alpaka to by był niezły wybór. O! Brio robi kolejną maczugę. Dobra, zróbmy tak. No, fatalnej jakości będą te bronie, niestety. Nasi koloniści nie potrafią w chwili obecnej wytwarzać nic lepszego. Dobra, Brio jest bliski załamania. A, termit nie. Dlatego. Ok. Dobra, pochowajmy pierw termita, żeby tu troszeczkę zwiększyć zadowolenie naszych kolonistów. O, Smol już może chodzić, świetnie. Dobra, polujemy na alpakę jeszcze jedną. No dobra, powinno być dobrze. Smol powinien tutaj zostać wyleczony ekstra. No ale pytanie, czy on zechce z nami zostać. Dobra, mamy pożywienie ekstra. No, przydałby nam się gotowanie 12. Naprawdę by nam się przydał. Zobaczmy, czy możemy go pochwycić. Nie. Dobra, za chwilę będziemy mieli możliwość szycia ubrań. Świetnie. Jak wyzdrowieje, jeżeli nie zechce z nami zostać, to go pochwycimy. Ok, skóry, świetnie, przydadzą się. Dobra, aresztujmy go. Świetnie. No, trochę popsuliśmy relacje z naszymi przyjaciółmi, ale myślę, że
To nie będzie zły pomysł. Redukujmy opór. Dobra, ustawmy pochodnie w tym pomieszczeniu. Dobra, i zwiększmy też produkcję pożywienia. Do momentu, aż będziemy mieli 8 sztuk. Co robi Brio? Badania. Nie wiem, czym się tam zajmował. Dobra, i teraz tak. Chyba tak, chyba weźmiemy wycinanie kamieni. Sorki. Dobra, ok, tutaj wszystko w miarę funkcjonuje. No tą pochodnię jeszcze potrzebujemy tylko zbudować. No tak, mamy budowanie, świetnie. O, i ten opór całkiem przyjemnie tutaj spada, 80. Troszeczkę nam czasu to zajmie, ale myślę, że uda się go zrekrutować. Dobra, zbudujmy też mu stolik, żeby nie jadł z podłogi. Wytnijmy jeszcze troszeczkę drewna. No i dobra, zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Dobra, tu mamy jeszcze jagody, zbierzmy je. Ok, mięso już chyba wykorzystaliśmy w całości, więc warto by było na coś zapolować. Chyba ponownie dwie alpaki upolujemy. Dobra, skończył nam się opał w naszym głównym ognisku, ale to nie szkodzi. Zaraz powinno zostać uzupełnione. Dobra, zobaczmy, jak wygląda kwestia kontaktów z innymi frakcjami. Wow, mamy tylko jedną i to neutralną, a tak to z wszystkimi mamy bardzo negatywne. Dobra, może jakoś uda się z tego wybrnąć. No, Ondala mieliśmy jeszcze przyjazną, ale pochwyciliśmy ich członka. Mało pożywienia, ale mamy już alpaki upolowane, więc spoko. Dobra, i teraz tak, zbudujmy warsztat szwacza, krawca, chyba będzie poprawniej, tak żebyśmy mogli zacząć przygotowywać ubrania sobie na zimę.
Dobra. Tutaj wszystko wygląda w miarę w porządku. Powiększmy jeszcze to nasze składowisko. Ładnie. Zawsze to troszeczkę więcej towarów, które możemy składować. Tak, to usuńmy, a dodajmy tutaj. Dobra, Briotan sobie zajmuje się badaniami. Poprawilibyśmy o 12 relacje z Ondala, jeżeli byśmy uwolnili więźnia naszego. Ale chyba nie chcemy tego obecnie robić. Dobra, i zlecenia. Parki przede wszystkim. 3. I teraz tak, leather. Bearskin. Zostawiamy tylko futra. Elephant leather? Nie, dobrze, skóra. Oxfur. Dobra. Okej, tu reszta może zostać. Dobra, i teraz tak. To ma lepsze umiejętności, jeżeli chodzi o szycie. Crafting 1. Rogabra 0. Dobra, dajmy tu jedyneczkę. Jak skończymy szyć ubrania, to Rio będzie mógł wrócić do opracowywania badań. No dobra, póki co ten kryzys nie wygląda tak najgorzej. Całkiem nieźle sobie radzimy. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Co tam się stało? Okej, jesień nadeszła. Niedobrze. Nie mamy jeszcze ubrań. No i też zapasu pożywienia żadnego nie mamy. No i właśnie trzeba by. Chociaż nie, mamy tutaj. Nie mamy tego mięsa 22. Czyli dopiero następnego dnia trzeba będzie się udać na polowanie. Fenoksylina. To chyba narkotyk jest z tego, co kojarzę. Więc raczej tego nie będziemy chcieli znosić do nas do bazy, ani używać. Dobra, i mamy też questa na budowę statku. Tego akurat zostawimy, bo to jest quest tak naprawdę ostateczny. Czyli kończący gdzieś tam nam rozgrywkę. Tak więc niech to zostanie. Dobra, mamy pierwszą parkę, świetnie. Za chwilę będziemy mieli następne. Upolujmy jeszcze dwie alpaki, czemu nie?
Ok, Brio już tutaj sobie przywdział parkę. Świetnie. A z czego on tą parkę ma? Amelhide. Ciekawe. Nie wiem skąd nawet to wziął. W sumie przecież na wielbłądy nie polowaliśmy. No i o, super. Brio też podniesie sobie na drugi poziom umiejętności craftingu. Także to już jest spoko. Coś tam już będzie potrafił. Sheep join. Owce dołączyły. Zobaczmy w jakich ilościach. Animals. O, całkiem sporo. Dobra, to oznacza, że moglibyśmy wyznaczyć jakiś teren, który byśmy chcieli, żeby te owce sobie przebywały. Okay. Owce zróbmy, albo nie, pastwisko. Bo nie tylko owce będziemy chcieli tu hodować. Dobra, bądźmy dobrej myśli, że takie pastwisko nam wystarczy. Dobra, zaznaczmy nasze owce na pastwisku. Nie wiem, czy nie za małe to pastwisko będzie, ale okej. Dobra, nie mamy już składników na następną parkę. Ale też chyba wypada naszym kolonistom zrobić jakieś spodnie. I tak, do spodni nie będziemy chcieli używać futer. Futra chcemy zostawiać tylko na parki. Dobra. I też zróbmy 3 sztuki. No świetnie, mamy kolejne spodnie gotowe, ekstra. No nie mamy z czego, bo też pasowałoby czapki zrobić, ale dobra, 3 pary spodni będziemy robione. Świetnie. 16 i 2. Jeszcze trochę się zejdzie za niego. Tutaj przekonamy do dołączenia do nas. Ale świetnie, powinniśmy też mieć niebawem, no tak, wełnę z owiec. Dobra. 2 barany. Jeden nam jest niepotrzebny. Jeden nam wystarczy baran.
15 i 7 orden, dobra. Okej, okay, barana. O kurde, to warg poluje na naszego barana. Ciekawe, czy z jego całego. Dobrze, że na barana zapolował, a nie na owca. No jesteśmy za słabi, żeby tego warga upolować. Tak naprawdę bez broni palnej chyba nie ma co się kusić nawet na upolowanie warga. Ejku, orki. Coś tu myszka nam przeskoczyła za szybko. Dobra, troszeczkę za dużo mięsa będziemy mieli, ale to nie szkodzi. I jeszcze jakaś koszulka też by się przydała, żeby nasi koloniści byli w miarę pełni ubrani. Teraz tak, co byśmy tutaj chcieli? Kompleks furniture, chyba tak, chyba meble nam się teraz bardzo przydadzą. Kurde, ten warg będzie nam tutaj cały czas polował na te nasze zwierzęta. No, chciałbym się go pozbyć, ale obawiam się, że nie damy rady. Mogło to by się skończyć paskudnymi obrażeniami, a tego byśmy chcieli uniknąć. Dobra, nasion tych korzeni leczniczych mamy już całkiem sporo. Mamy też dwie kolejne koszulki przygotowane, świetnie. I chyba przygotuję też kapelusze kowbojskie. One tutaj będą nam zapewniały nieco ciepła, co prawda mniej niż czapka, natomiast je możemy zrobić ze skóry, a do czapki wymagana jest wełna. Wełnę będziemy pozyskiwać z owiec, ale to dopiero później. No i tak obawiam się tego warga, naprawdę dobrze by było go upolować, bo on nam tu kradł się między nasze owce. W dzień chyba na niego zapolujemy. Dobra, ile tego mamy? 5 sztuk tylko. Pasowałoby coś więcej przynieść. To by się przydało. Ile tu jest? 87. No dobra, możemy to zebrać. Zobaczmy, gdzie jeszcze rosną te nasze korzenie lecznicze. Nie. A nie, 84 jest wyrośnięty. 50 to była prędkość, z jaką rośnie. Okej, będziemy mieli handlarza. Chyba niewolnikami, ale nie jestem pewien. Także smola byśmy mogli teoretycznie sprzedać. Aczkolwiek chyba tego nie chcemy robić. A, wściekła wiewiórka, świetnie. Rogabra, zajmij się handlem. No tak, nie będą chcieli od nas nikogo kupić. Ale mogliby nam sprzedać mrówkę, ewentualnie i zawasa. Te
Pemikanu możemy trochę kupić, ale to też niewiele. Dobra. Nie mamy w sumie co im sprzedać. Broni nie chcą od nas kupić. Ok. Zabili nam tą wewiórkę chyba. Tak. 14.1 resistance. Spoko. Ok. I teraz tak. No Warg chyba przegiął w tym momencie. Zdecydowanie przegiął. Odwróćmy się na bezpieczne pozycje. Super. Dzięki wielkie za pomoc, chłopaki. Naprawdę przydaliście się. No ciekawe, czy tą owcę uda się uratować. Mam pewne wątpliwości. No może, może. Może i się uda. No właśnie, jakieś pomieszczenie dla tych owiec też by się przydało zbudować. Zbudujmy coś takiego. A w zimę będziemy musieli je karmić. To może być lekko problematyczne. To może być faktycznie lekko problematyczne w zimę. Ale może damy radę. Zobaczymy. Okej, dobra, karawana nas opuszcza już. O, może, może, może przeżyje ta owca. Zobaczymy. Grunt, że wargi jej nie zjadły, więc spoko. Co najważniejsze. Jakie mamy temperatury na zewnątrz? 10 stopni. Okej, tu mamy wszędzie dosyć ciepło. O nie. Nie mógł trochę wcześniej. Zobaczmy. Sidros. Ok, będą się trochę przygotowywać. Spoko. Tutaj chyba się. Chociaż może tu się umocnimy, zobaczymy. Ewentualnie tu. Resistance 13.1, spoko. O, ok. Mamy atak. Gotujmy się na pozycjach. No i mam nadzieję, że tutaj umiejętności strzeleckie naszych kolonistów naprawdę dadzą radę. Okej, świetnie, 3 strzały. O to chodziło. Świetnie. Trochę srebra. No, jakiś tam nóż. No i tutaj te ciała w bezpośrednim sąsiedztwie naszej kolonii, które będą się pojawiać, będziemy gdzieś tam grzebać. Natomiast te dalej niech sobie gniją i odstraszają naszych
potencjalnych wrogów. Dobra. Owca została w pełni wyleczona, świetnie. Dobra, ogarniamy jedzenie. Brio tutaj wrócił do ogarniania ubrań. Świetnie. Small, jak ty tam stoisz? 13, 12 i 6, a zdrowie? 34, ten syndrom odstawienny. Zobaczymy, jak go się uda przejść tutaj, bo to różnie bywa. Dobra, i budujemy w końcu pomieszczenie dla naszych owiec. Świetnie. No i zobaczymy, czy będziemy w stanie wyżywić te nasze owce przez zimę. Dobrze by było, żebyśmy zaczęli przygotowywać pemikan. Chyba do 50 damy. Ok, mamy kolejne badania opracowane. Teraz tak się zastanawiam. Ale chyba długie łuki damy. Zawsze to nieco lepsza broń w naszym arsenale będzie. I później też weźmiemy kowalstwo. Dobra, na co byśmy mogli tutaj zapolować? Mafolo. I chyba tak zrobimy na jedną. Jedenaście i sześć resistance. Spoko. Myślę, że damy radę go zrekrutować. Gorzej będzie z tym syndromem odstawiennym u niego. Ok, ma follow polowane, świetnie. Zbierzmy jeszcze tutaj korzenie lecznicze. Tu mamy kolejne. O, w pełni powyrastane już wszystkie, świetnie. No, mamy też wilka tutaj. Ale póki będzie miał co jeść, to nas nie zaatakuje, więc możemy czuć się dosyć bezpiecznie. Dobra, tutaj zlecenia na ubrania mamy praktycznie zrobione, z wyjątkiem tej jednej parki. Ale Small chyba ma swoją parkę, z tego co mi się wydaje. Tak,
Dobra, moglibyśmy teoretycznie na zimę przygotować taką ala lodówkę. I chyba tak też zrobimy. Gdzie będziemy mogli przechowywać mięso. Zróbmy coś takiego. Tutaj już mięsa nie będziemy składować. Okej. Tylko będziemy je składować tutaj w tym narożniku. Dobra, tu samo mięso będziemy składować. Świetnie. No, jeszcze ta owca w pełni nie jest wyleczona. Ale okej. No właśnie, do produkcji pemikanu potrzebujemy mięsa i roślin, więc teoretycznie moglibyśmy spore zapasy przygotować, polując na przykład na mafolo. Pytanie, czy uda nam się tyle materii roślinnej pozyskać. 10 i 1 resistance extra. Przenieść to, żeby tutaj nam jak najszybciej spadła ta temperatura. Dobra, no tu mamy około 15 stopni, więc chłodniej zdecydowanie niż tutaj. Ok, potrzebowalibyśmy więcej drewna. Pemnikan, super. Produkujemy duże ilości. Zwiększmy jeszcze do 100. No, chcemy duże zapasy zrobić. To się przede wszystkim nie psuje, więc to jest bardzo dobre pożywienie. Ile tu tego mięsa mamy? 16, więc jeszcze coś upolujmy. Buffalo. Czemu by nie? Jeszcze jedno. Zawsze się przyda. Dobra, no i mam nadzieję, że uda nam się przez zimę wyżywić te nasze owce. Fajnie by było, bo będą nam produkowały wełnę, więc no bardzo przydatny surowiec. Czy to do produkcji ubrań, czy też na sprzedaż, czemu nie? Zresztą wełna też będzie potrzebna do tutaj produkcji niektórych mebli. Dobra, Brio tutaj cały czas prowadzi badania. Mafolo Revenge. Tego się obawiałem. Uda się uciec. Dobra, to teraz jeszcze pytanie, czy uda się te Mafolo zabić? Oboje naszych kolonistów dysponuje bronią dystansową, więc będziemy z dużej odległości mogli te mafolo ostrzeliwać. Tylko pytanie, czy te strzały będą celne. Ok, jedno trafienie. Jedno trafienie. Jest. Ok, super. No, czyli już jesteśmy w miarę efektywnie w stanie się bronić i polować. Także spoko. Duży plus. No, ale na pewno mocno się to poprawi, jeżeli przesiądziemy się na długie łuki. One co prawda mają mniejszą szybkostrzelność, ale lepszy zasięg.
Dobra, owce mamy wyleczone, świetnie. Coś mi, kurde, ta myszka dzisiaj szwankuje. Gdzieś rolka nie chce odbijać i za szybko przesuwa mapę. Ok, resistance 9,7, spoko. Także już niebawem będziemy mogli Smola zrekrutować. Fantastycznie. On jest strzelcem czy broń ręczna? Strzelec, też spoko. Dobra, Rogabra tutaj trochę nam drewna pozyskał, świetnie. Dobra, jeszcze jeden dzień sobie rozegramy i będziemy kończyć odcinek. Dobra, no niestety w tym roku nie udało nam się założyć upraw. Niestety nie zdobyliśmy żadnych nasion, które moglibyśmy uprawiać. No ale to wynikało też z tego, że nie mieliśmy kolonistów z odpowiednim poziomem umiejętności. Dobra, będziemy mieli tu za chwilę też karawanę towarową kupiecką. Dobra, pemikan nam gdzieś ubył. Nie wiem, kto go tam zjadł. Zobaczmy. Food restriction. Edit. No właśnie, żeby nasi koloniści nie jedli. Właśnie, gdzie jest? A, tu jest pemikan. Dobra. Ok. Obaj mają wyłączony pemikan. Pemikan chcemy zostawiać na zimę. Znowu handlarze niewolników. I nic jak zwykle nie chcą od nas kupić. Słabo. No, tylko 5 porcji mięsa nam zostało, to ciekawe. A Folo, mamy jeszcze jedną samicę, upolujmy. Dziewięć i trzy resistance, spoko. Gdzie ty tam się pchasz w te stado? Dobra. To ostatnie sztuki, które zostały. Także trzeba będzie to wykorzystać. Okej. Co tam się dzieje? A, ok. Mamy troszeczkę słabszy nastrój u jednego z naszych kolonistów. Ok, Brioma w końcu materiały może dokończyć kolejną parkę. Ok, i karawana nas opuszcza niestety. No, już resistance mamy poniżej 10, więc myślę, że dosyć szybko powinno to pójść.
A, nie mamy drewna w naszym ognisku. Trzeba by to pouzupełniać. Okej, to mamy. Dobra, a jak on ze zdrowiem? 51% ten syndrom odstawienny. Ciekawe, czy przeżyje. Dobra, ale przynajmniej nigdy nam nie ucieknie. No nie. Serio będą się teraz kłócić. Brio nam się troszeczkę załamał. No najwyżej oberwie. Taki może być tego finał. Dobra, pemikan będziemy produkować, świetnie. No, praktycznie wszystkie te taki z jagodami wyzbieraliśmy. Kolonista potrzebuje leczenia, czyli jednak się pobili. Tak czułem, że to się tak skończy. Dobra, możemy zakończyć ten odcinek. Dzięki za uwagę, zapraszam na kolejne.